W roku 55, tak wychodzi, powstała orkiestra Dęta w Stroniu Śląskim, wówczas jeszcze przy hucie szkła kryształowego Violetta. Wówczas to założona została zakładowa jeszcze, przyzakładowa orkiestra Dęta. Wszyscy muzycy pracowali podówczas, pomijając pewnie kapelmajstrów, na terenie huty, w hucie. I był to na pewno już wtedy dość duży zespół, co możecie zobaczyć na wystawie. Tutaj po Państwa lewej ręce, tuż przy stance, jest bardzo ładna, ciekawa niezwykle wystawa fotografii dotyczących Miejskiej Orkiestry Dętej. Bardzo ładne zdjęcia z lat właśnie 50., 60., 70. Widać też na nich, widać Stronie Śląskie rozwijające się, zmieniające, więc warto podejść i tą wystawę zobaczyć. Ja znam historię Orkiestry Dętej mniej więcej z ostatnich 10 lat. Pierwszym kapelmistrzem, którego poznałem, jest pan Ryszard Burszta, którego dzisiaj tutaj mamy w składzie orkiestry, więc można też wypytać się go o różne wątki. Na pewno też gra już od szeregu lat. Ja jeszcze się dowiem i powiem wam, od ilu lat pan Ryszard gra tutaj. Mamy zresztą starą załogę w mocnym składzie. Ciągle z młodymi występują i jest to bardzo pokrzepiające, raz, że jest starej gwardii dużo, a dwa, że ciągle młodzież przychodzi. Później orkiestrę przejął, kapelmistrzostwo przejął Kazimierz Garbowski, płotczanin, który przez bodajże rok działał. Po nim był Filip Bułaciński. Orkiestra Dęta wówczas zaczęła występować z chórem i ta ekipa cała do dzisiaj jeszcze ciągle się próbują. Nazywa się Grupa Artystyczna Artufikes. Niezmiennie Orkiestra Dęta jest rdzeniem i najważniejszą załogą w Artufikes. A dzisiaj od już chyba roku też orkiestrę prowadzi kapelmeister Łukasz Przepióra. Jest tutaj gdzieś za moim... Nie, schował się. Jest, zapraszamy. Oczywiście brawa. Młody człowiek, przystojny, oczywiście ma charyzmę wystarczającą na to, żeby dać sobie z tą mocną grupą radę. Wiesz co, ja myślę, że powinieneś po prostu powiedzieć nam, co tam teraz się u was dzieje i... O, dobrze, Dominika jest tutaj, chodź do mnie. Zapomniałem, że miało być po prostu tutaj pewien referat. Ja mam lekką tremę. Generalnie ta trema wynika stąd, że jestem w Stroniu, jestem stronianinem. Najtrudniej występuje się przed własną publicznością, ale już mi powoli przechodzi trema. Dominika. Dominika też jest muzykiem Orkiestry Dętej. Zreferuje nam tutaj pokrótce historię. Ładny głos, bardzo ładnie śpiewa też, więc będziecie usatysfakcjonowani. Zapraszamy do mnie. Serdecznie na jubileuszowym koncercie Miejskiej Orkiestry Dętej. W tym roku obchodzimy swoje 55-lecie. Orkiestra istnieje od roku 1955, lecz zanim stała się orkiestrą zakładową należącą do huty szkła kryształowego Violetta, od około 1950 roku podlegała ona pod kopalnię uranu w Kletnie. Na przełomie końca lat 90. i początku lat 2000 zespół został przejęty przez Urząd Miasta i Gminy w Stroniu Śląskim. Orkiestra zawsze miała bogaty repertuar składający się z wszelkiego rodzaju marszy. Należały do nich między innymi Czwartaków, Filutek, Warszawianka, Krakowskie Dzieci, Parada Młodych, Mogotów. W roku 2005 po przekształceniu się orkiestry w grupę artystyczną Artufikes repertuar jeszcze bardziej się poszerzył. Grupa grała utwory popowe, disco polo, religijne oraz szanty. Do takich utworów należały Heveno Shalom Alechem, In the Jungle, Jesteś Szalona, Korowód Marka Grechuty, Tango La Comparsita, One zespołu YouTube. Dziś zaprezentujemy Państwu całkiem nowy repertuar, nigdzie jeszcze nie pokazywany i przygotowany specjalnie na dzisiejsze święto. Na sam koniec cała orkiestra chciałaby podziękować Nadleśniczemu Nadleśnictwa Lądek Zdrój, panu Mieczysławowi Krywience za przekazane pieniądze, które przeznaczyliśmy na remont instrumentów. Dziękujemy również pani Renacie Nowak, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji, za opiekę i zaangażowanie w działalność orkiestry. Jeszcze chciałabym zaprosić wszystkich byłych członków orkiestry, którzy dostali zaproszenia na dzisiejsze spotkanie takie wspomnieniowe w restauracji Jaskinia.pl o godzinie 19.30, przepraszam. A teraz zapraszamy Państwa
na nasz jubileuszowy koncert. Dziękuję. Jeszcze chwilkę. Dominika, ja w imieniu organizatorów, bo wiem, że się mocno zaangażowałaś tutaj w ten cały jubileusz. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dominika między innymi też przygotowywała tą wystawę. Jeszcze raz polecam, warto podejść, zobaczyć stronę w ogóle. Ja chciałem jeszcze tylko jedno słówko dodać. Moi drodzy, fenomen tej orkiestry opiera się między innymi na tym, że ona kształci młodych ludzi. Wśród muzyków orkiestry Dentej jest bardzo dużo młodych muzyków, którzy grają jeszcze w innych zespołach, kształcą się w szkołach muzycznych. Także to działalność to nie jest tylko muzyka, ale też edukacja i wychowywanie. Niezwykle ważna inicjatywa, niezwykle ważny zespół. Szanowni Państwo, przed Państwem Miejska Orkiestra Denta w Stroniu Śląskim pod batutą Łukasza Przepióry.